Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi, gromadzimy się na naszym trzecim wykładzie z racji 90. rocznicy zamachu majowego. Przyglądamy się wydarzeniom tamtych dni. Od wczoraj dokonuję analizy w oparciu o tekst Boży, czyli dzienniczek siostry Faustyny. I moi drodzy, pokazuję wam to, co wydarzyło się pośmiertnie z naszym wielkim bohaterem narodowym, dla jednych wielkich. Dla prawdy historycznej wielki dramat człowieka, wobec którego wypełniają się słowa Pisma Świętego: wszystko, co będziecie czynili w ciemnościach, na dachach będzie rozgłaszane. I wczoraj siedziałem przy 420, moi drodzy, piątym punkcie z objawień siostry Faustyny z dzienniczka. Pokazywałem dramat słów z jej wizji. Nie mam wyrazów ani porównań, ani wypowiedzi, że tak strasznego, chociaż zdaje się mi, że dusza ta nie została potępiona. Widziałam błotniste dusze, jakieś dusze dzieci małych, błotnistych, wychodzących, moi drodzy, z otchłani. Widziałam pewną duszę, tylko fragmenty czytam z tego, aby przypomnieć się wykład, rozłączoną od ciała w strasznych mękach. O Jezu, kiedy mam to pisać, drżę cała na widok tych okropności. Była to dusza pyszna, bez pokory, mówi świadek tych wydarzeń. I moi drodzy, dzisiaj przygotowując 23 tom naszych orędzi, natrafiłem na zbieżne teksty z orędziem siostry Faustyny. Miałem to zapisać, nie zapisałem. Na razie trafiłem na jeden. Nie uchylajcie się przed przyjmowaniem oszczerstw. Dużo łatwiej będzie wam znosić upokorzenia, jeśli zapamiętacie, że nie żyjecie na ziemi dla własnej chwały i dla uwielbienia własnego imienia, ale dla mojej chwały i uwielbienia mojego imienia. Przez ten tekst zrozumiecie za chwilę drugie orędzie siostry Faustyny. Nie martwcie się o własną chwałę, ani o własne imię. Jeśli Bóg będzie was uwielbiony, odda wam chwałę, tak jak oddał ją mnie, mówi Pan Jezus, który umierałem jako najmniejszy w Izraelu. Osądzony o czci, odrzucony przez wszystkich, nie bójcie się hańby i oszczerstw, winy przypisanej. Lękajcie tylko tej, którą może dostrzec was Bóg. Sąd ludzki jest, nie jest ostateczny, a sąd boski jest takim. Tego się lękajcie, bo jeśli przyjdzie wam przynieść dla niego tylko własną chwałę, czym odpłaci wam mój ojciec? A jeśli staniecie przed nim osądzeni o czci na ziemi, a przynosząc mi chwałę i cześć jego imienia, otrzymacie nagrodę. To tyle do wprowadzenia z naszych orędzi, abyście Państwo potrafili jeszcze bardziej zrozumieć to, co Pan Bóg pragnie nam powiedzieć przez te orędzia dane
siostrze Faustynie, z których jasno wynika, że bohaterem tej godziny konania jest nie kto inny, jak pan marszałek Piłsudski. Idziemy dalej. Te teksty, przypominam, korzystam z pracy mojej i mojego ucznia, religijność Józefa Piłsudskiego, i pokazuję te niuanse, które są ukryte w tekście, przelewając później analizę różnych tekstów źródłowych, abyśmy mogli wszystko zrozumieć, że nie jest to wymysł chwili. O, godzina straszna, której widzieć trzeba wszystkie czyny swojej całej nagości i nędzy. Mówi dalej w tym orędziu, pisze siostra Faustyna. Nie ginie z nich ani jeden. Wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. My się obawiamy opinii świata, budujemy własny wizerunek. Jesteśmy przekonani, jak będziemy celebrytami, że się wybronimy przed majestatem Boga. Wszystko tam będzie można, moi drodzy, zobaczyć. Co jeszcze mogła widzieć w tej godzinie strasznej życia Piłsudskiego siostra Faustyna? Widziała jego zdradę ojczyzny. Przed 15 sierpnia złożył dymisję na papierze notarialną. Witosowi, że nie jest przywódcą armii, i uciekł z Warszawy. Uciekł do swojej kochanki Aleksandry Szczerbińskiej do Bobowej, z Kłotarnowa Bobowa. Co więcej, nie wziął udziału w przygotowaniach do bitwy, ani w samej bitwie, a rozgorzała ona 15 sierpnia. To jest za autorem książki, już podam, żebym nie pomylił, Malinowski. Miłość Józefa Piłsudskiego, Warszawa, 1997 roku. W tym czasie, jak się okazuje, bawił się na chrzczynach w Puławach, po tych odwiedzinach Bobowej, to jest 100 kilometrów od linii frontu. Dokument mający sygnaturę 110/1920 znajduje się w księgach parafii w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puławach przy ulicy Aignera. I tu mamy zdjęcie z tej księgi w aneksie. Aneks numer, moi drodzy, 5. Dokument stwierdzający obecność Józefa Piłsudskiego na chrzcie w Puławach w dniu 15 sierpnia. Już tu czytam, pokażę. Tak, oto z księgi parafialnej. 15 sierpnia Jerusek uciekał spod Warszawy. Ten siedział, moi drodzy, na plebanii. Działo się to w mieście Puławach dnia 15 sierpnia 1920 roku, też pisane jest wszystko wyrazami, słowami, godzinie 6 po południu. Rosjanie już byli kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy, tak uciekali. Stawił się tu osobiście Stanisław Minkiewicz, profesor, mieszkaniec Puław, 43 lata liczący, w obecności Józefa Piłsudskiego, naczelnika państwa, i Wacława Kraszewskiego, rolnika lat 53 liczącego, zamieszkałego w Osinach, i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że takowe urodzone jest w Puławach 23 marca ubiegłego roku o godzinie 12 i w pół po południu. Z jego ślubnej małżonki Stefanii, etc. I to jest wszystko powypisywane.
Nadane zostały imiona Józef, Stefan, a Chrztu Świętego do Chrztu Świętego podawali wyżej wspomniany Józef Piłsudski, naczelnik państwa, czyli był chrzestnym. Katarzyna Skrzywaczka, Zygmunt Skrzyński, starosta i Wanda Konopka. Jak się dowiedział starosta, że jest on w mieście, więc przyleciał na chrzest. Zrozumiałe. Są wymieniane osoby. Akt ten stawiającemu i świadkowi przeczytany przez nas i przez obecnych podpisany został, utrzymywany, utrzymujący akty stanu cywilnego proboszcz parafii Puławskiej ksiądz Józef, tak się podpisał Tuz i są podpisani wszyscy wymieniani i jest podpis Józef Piłsudski. A dziś jak wścieknięci mówią, że był pod Warszawą i dowodził, panie rozumie? Mówią to po to, żeby nie pokazać chwały Matki Bożej. Stąd taka ogromna, moi drodzy, bitwa w tej rzeczywistości, w której się, moi drodzy, znajdujemy. Ochrzczony był w obrządku katolickim. Przechodzi w 1899 na protestantyzm, żeni się w tym obrządku. Kolejno wraca w 1900 na łono Kościoła katolickiego, a w 1900 po śmierci pierwszej żony zawiera drugie małżeństwo. W 1919 na mocy artykułu 1 punktu ustawy 6 usuwa ze sztandaru Wojska Polskiego dewizę Bóg, honor, ojczyzna. Zostaje tylko ojczyzna. Honor i ojczyzna. Takie napisy noszą, moi drodzy, Wojska Polskie. Jemu się przypisuje, że po zamachu majowym, moi drodzy, dokonano zmiany godła państwa polskiego. Bo to jest orzeł, który dziś nosi tylko jeszcze wojsko. To jest prawdziwe, to jest godło polskie prawdziwe. To, co mamy dzisiaj na naszych obrazach, w salach sądowych, jest to jakiś gołąb maszoński, pozbawiony korony, znaczy usunięto krzyż z korony, komuniści po wojnie usunęli koronę, a na to, kto tu rządzi w lewym i prawym skrzydle tego tak zwanego orła wsadzono gwiazdki pięcioramienne. Czyli takiej budowy ciała żaden ptok nie ma, tylko masoński. A chociaż zdaje mi się, że dusza ta nie jest potępiona, to jednak jej męki nie różą się niczym od mąk piekielnych. Tylko jest ta różnica, że się kiedyś skończą. Czyli wedle tego fragmentu wynika, że Piłsudski był wtedy na samym dnie czyśćca. Jeśli nie dociera tam żadna modlitwa Kościoła, nikogo, a wymiar dna czysta jest taki sam w cierpieniu, jak, moi drodzy, piekło. Tu się nie wypowiadam na temat, czy potępiona, czy nie. Podprowadzę was tylko do kolejnej wizji, tam państwo muszą sami myśleć. Przyszła dusza, która mnie nie prosiła o modlitwę. Kiedy nas dusze odwiedzają szczyście, mam taki przywilej, najczęściej błagają o przeświętą o modlitwę. My dobrze wiemy, w praktyce wiary i pobożności, kiedy się śnije zmarły, znaczy potrzebuje modlitwy. Najczęściej biegniemy na poruszanie, stanowimy przeświętą, ofiarujemy odpusty, by duszy tej pomóc. Przecież one nie przychodzą z tamtej szczerości na kawę, żeby z nami pogadać. Za tą drugą wizją będzie krył szatan, bo ona pozna, że przybrał on postać Piłsudskiego. Czyli to nie przyszedł, moi drodzy, Piłsudski na ziemię. Do niej widzi krył szatan przebrany. Bo chciał siać zamęt kłamstwa o Piłsudski, kim on jest. Ona opisała widząc duszę, ale jak tak ją usłyszycie, kiedy rozpoznała, kto to jest, idź precz szatanie, Bogu będę służyła. Wizerunek Piłsudskiego zmienia się w twarz szatana.
tu musimy dodać. O relacji z wykonania, bo zawsze musimy patrzeć miłością. Niech będzie w czyjcu, niech tam przesiedzi 1000 lat. Ale żeby nie siedział wiecznie w piekle. Stąd też z listu księdza kardynała Wyszyńskiego do Jana Gaździckiego w Warszawie z 6 czerwca 1977 czytamy. Ten list jest w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku. Bo jest to świadectwo jednego z kapelanów, który był przy wykonaniu. Marszałek otworzył oczy i poznał mnie. Usiłował podać mi rękę, jednak nie mógł. Skierowałem do marszałka kilka słów pociechy, jakie zwykł kapłan kierować do umierającego. Po czym zapowiedziałem, że udzielę mu rozgrzeszenia. Marszałek ponownie uniósł dłoń i spojrzał na wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej, wiszącym nad łóżkiem, po czym uczynił znak Krzyża Świętego. Dla mnie jako kapłana jest to dowód, że otrzymał łaskę. Taka jest racja kapłana. I tu się nie ma co spierać, można się tylko kłócić w rozumieniu tych dwóch orędzi. O co w tym wszystkim chodzi? A szatan może się przebierać za ludzi niezależnie od miejsca, kim jest i chce grać. I się przebierze świętego i ubierze w matkę twoją zmarłą, żeby tylko zadziałać. Tylko to świadectwo kapelana jest taką wielką nadzieją dla marszałka Piłsudskiego, że tu na ziemi jasno da się stwierdzić, że otrzymał łaskę, uczynił znak krzyża. Teraz, moi drodzy, przechodzę do oceny kolejnej wizji. Ona jest między 27 października a 24 listopada w roku jego śmierci, 1935 rok. Posłuchajcie. Odwiedziła mnie znowuż jedna dusza w nocy, którą już kiedyś widziałam, jednak ta dusza nie prosiła, przepraszam, mnie o modlitwę, ale robiła mi wymówki takie, że byłam kiedyś pyszna i próżna, a teraz tak się stawiasz za innymi, a i teraz jeszcze masz niektóre wady. Czy to zdanie sugeruje, że mamy przed sobą perfekcyjnego demona, bo dusza szczęścia nie ma. Zna już rzeczywistość tamtego brzegu, więc u niej nie ma wymówek, rozumiecie? Nie ma nienawiści, wygadywania. Dusza nigdy nie przychodzą, aby mówić, że byłeś próżny i pyszny. I tu następuje zwycięstwo siostry Faustyny w tym spotkaniu. Odpowiedziała, że byłam bardzo pyszna i próżna. W niedzielę usłyszycie 3 stopnie pokory. Przyjmować oszczerstwa. Drugi, nie udowadniać winy, niewinności. Trzecie, przechodzić ponad nimi. Siostra Faustyna przechodzi ponad tym. Mówi, była bardzo pyszna i próżna. Ale już się spowiadałam. Rewelacyjne odniesienie. Bo diabeł poszedł w dialogu z nią, jak z Ewą. Ale się spowiadałam i pokutowałam za swoją głupotę. Takiej pokory szatan nie znosi. On za chwilę zmieni się twarzy. Ufam dobroci mojego Boga, a jeżeli teraz upadam, to raczej mimowolnie, ale nigdy z rozmysłem,
Chociażby to było rzeczy najmniejszej. Więc obroniła się przed atakiem. Szatan już więcej nie może. Bo tam, gdzie jest miłość i pokora, szatan traci zapalczywość. Rozumiecie? Nie zaatakuje. To jest coś, co go totalnie osłabia. To jest lekarstwo uspokajające, że on już nie jest w stanie z takim tupetem chodzić. Wycisza się. Dlatego teraz słyszymy, szatan zmienia taktykę. Jednak ta dusza zaczęła mieć wymówki. Czemu nie chce uznać jej wielkości? Jaką mi oddają wszyscy za moje wielkie czyny? Czemu ty jedna nie oddajesz mi chwały? Bo ona już znała tą prawdę. Szatan może tego nie wiedzieć. To, co ona widziała. Znaczy, on zna wszystkie grzechy ludzkie, bo wodzi na pokuszenie. Ale mógł nie znać, że taką łaskę otrzymała siostra Faustyna. Czemu nie chcesz uznać jej wielkości, jaką oddają wszyscy mi za moje wielkie czyny? Czemuż ty jedna nie oddajesz mi chwały? A tak nie prosi nigdy dusza czyśćcowa. Rozumiecie? Bo tu się poznaje, gdzie tu jest ukryta herezja w tekście. Dusza, która poznała swoją nagość i jest dzieci w czyśćcu, jest pokorna. Ona o żadnej chwale nie myśli. O czym tylko myśli? Nie jest tęsknota za Bogiem. I tu się, moi drodzy, spalił szatan. Wtedy ujrzałam, iż w tej postaci jest szatan. I rzekłam, Bogu samemu należy się chwała, idź precz, szatanie. I tu bardzo niekorzystny fragment o losie Pana Piłsudskiego. Tam jest tylko, oddałem ocenę moją za kapłanem, ale nie wiemy, co było w tym znak krzyża. To już tylko Bóg zna, czy była w jego wnętrzu skrucha, rozumiecie? Bo my często coś się wydarzy, Jezus Maria, żemy się. Czy jest w tym chociaż jeden akt miłości do Boga, gdzie nie ma nic? Jest to lęk, niepotrzebne wypełnienie imienia świętego i tak dalej. Tam nie było żadnego odniesienia do Boga. Dziś przerobiłem kolejne orędzie z tego opracowanego tomu. To już wam mówiłem rok temu, ale będę teraz ciągle przypominał i tutaj przypominajcie, żebym zaczynał każde kazanie tymi słowami. Serce Jezusa, bezdenna głębina, zmiłuj się nade mną. Będę prosił Ducha Świętego, żeby odebrał ode mnie pychę, żebym nie szukał udowadniania swojego zdania, tylko trzymał się prawdy. Kto z was nie ma cierpliwości, coś się wydarzy w ciągu dnia, powtarzaj, zaraz wołaj. Serce Jezusa, cnót bezdenna głębina, zmiłuj się nade mną. Jesteś nerwowym? Masz jakiś mankament? To wołaj. Pan Jezus to daje, bo ty się wtedy ukażasz przed Nim. Panie, ty to masz, ja tego nie mam. Dziś tak zwyciężyła siostra Faustyna. Posłuchajcie, jaki jest dramat tej duszy. I w jednej chwili dusza ta wpadła w otłań straszliwą, niepojętą do opisania. A siostra Faustyna była w piekle. Była w czyśćcu. Mamy dziedziczkopisy nieba. To zdanie mówi perfekcyjnie, że leci w kierunku piekła. I rzekłam do niej, do nędznej duszy,
że powiem o tym całemu Kościołowi. Z dopowiedzeń o marszałku Piłsudskim, że był zdrajcą i współpracował z wywiadem austriackim i pruskim, niemieckim, są dwa bardzo bolesne fakty z jego życia. Po jego śmierci 12 maja na drugi dzień w Berlinie odbyło się nabożeństwo żałobne ze świętej pamięci Józefa Piłsudskiego. Wiecie, kto go zamówił? Hitler. Adolf Hitler sam brał udział w tym nabożeństwie. Są zdjęcia z katedry, całe Wehrmacht, SS brał udział. Czy o tym słyszeliście? Jedyne państwo na świecie, które na szczeblu wierchuszki państwowej zgromadziło się na nabożeństwie żałobnym za Józefa Piłsudskiego. Drugi bardzo bolesny fakt. Kiedy na początku września 1939 Rosjanie, znaczy Niemcy, zajęli Kraków, pierwsza czynność władz okupacyjnych, wiecie jaka była? Postawiono honorową wartę przy krypcie Piłsudskiego. Żołnierze Wehrmachtu do końca grudnia 1939, czyli wrzesień, październik, listopad, grudzień, trzymali honorową wartę. Spłacali mu dług wdzięczności za służbę dla narodu niemieckiego. Tyle, moi kochani, tych tekstów związanych bezpośrednio ze śmiercią marszałka Piłsudskiego, abyście zrozumieli, w jakiej rzeczywistości trwamy, w jakim kłamstwie historycznym trwamy, jeśli idzie, moi drodzy, o zamach majowy, w jakim kłamstwie historii znajdujemy się, kiedy nas się uczy takich czy nie innych rzeczy. Później Aleksandra Szczerbińska zostanie jego żoną. Bo jeszcze pierwsza żyła, kiedy spod Warszawy do niej pojechał. Z nią tańcował cały czas równo. I parę słów na koniec. Chciałbym wam powiedzieć o konflikcie wawelskim, a związanych z tą, moi drodzy, osobą. Aby wam łatwiej było zrozumieć niektóre później pogrzeby dygnitarzy Rzeczpospolitej, które się odbyły już za waszego życia i zapewne nie jeden się jeszcze odbędzie, tylko jeden problem. Jak poszerzyć podziemia wawelskie w katedrze? Piłsudskiego pochowano na Wawelu. Tymczasowo w krypcie wawelskiej. Leonarda, tej głównej. Gdzie są groby królewskie. Jak ktoś z was był, do katedry się wchodzi w Krakowie, w lewo są sodki, tam się sodzi. Wtedy tam był tylko jeden ten otwór. Nie było przebicia przez całą kryptę, by wychodzić po prawej stronie pod katedrą, stoi wieża zrobionych dzwonów, by tamtędy, moi drodzy, wychodzić. W okresie międzywojennym, moi drodzy, na Wawelu pochowano prochy Juliusza Słowackiego w 1927 roku. Na to zgodę dał, moi drodzy, sam arcybiskup Sapieha. 27 roku pismo do niego nawet
został, wystosował sam Józef Piłsudski. Pismo na zgodę dał również Józef Piłsudski. Pochowania zaznaczył, że będzie to ostatnia trumna znajdująca się w katedrze wawelskiej. Ten jego dokument został wydrukowany w prasie. Kto zna archiwa, może sobie wziąć Głos Narodu Polskiego, numer 34, 1927, numer 112, lub też Czas, 79-127, 1927, numer 96, aby znaleźć tam deklarację Piłsudskiego, że to będzie ostatnia trumna pochowana na Wawelu. Jest prawdą, piszą autorzy, że podczas tej uroczystości sam zapisał się. Zapytał się Sapiehy, czy może znajdzie dla niego tu na Wawelu miejsce. Ksiądz Jerzy Wolny, mój profesor, który mnie uczył na uczelni, nie zgadza się z przydurą opinią, że arcybiskup wyraził zgodę. Arcybiskup Sapieha miał rzekomo powiedzieć: panie marszałku, niech się pan pospieszy, póki żyje. Te słowa nie wskazują na zgodę. Pochowano w katedrze w maju 1935 roku, tu mam, tu piszę, że to była tak szybki pochówek. 13 maja, to jest za kim? Za księdzem Wolnym, konflikt wawelski. W krypcie Leonarda miał to być pochówek tymczasowy. Piłsudczycy, senacja, organizują potężny nalot pielgrzymów, w cudzysłowie. W dzień tysiące spędzanej młodzieży, ludzi, zjeżdża na Wawel. Dochodzi do skandalu, że się załatwiają w katedrze, bo tam nie będzie ubikacji. To trwa, moi drodzy, 2 lata. Wtedy już jest błąd techniczny. 18 maja jest pogrzeb marszałka. Na Wawelu. Wtedy po 2 latach rozpoczyna Sapieha działania, aby przenieść, moi drodzy, zwłoki marszałka do innego miejsca, bo to uwłacza miejscu świętemu. Rozpoczyna się wielka batalia, wciągniony cały naród, gazety, sejm, nuncjusz papieski. Poruszają wszystkie możliwe, moi drodzy, mechanizmy, tak przy pogrzebie rząd aż uzyskał zgodę od Watykanu, że może być Piłsudski pochowany na Wawelu. Tu w tej książce te wszystkie niuanse mają państwo poopisywane. Sapieha został sam, wspierał go tylko w tej walce arcybiskup Józef Teodorowicz, arcybiskup, moi drodzy, Lwowa. Sapieha próbuje się bronić, jest cały czas atakowany. Rozpoczyna się wielki atak na arcybiskupa Sapiehy.
I moi drodzy, samowolnie, w cudzysłowie, ale przy świadkach, z nocy na 23 na 24 robotnicy przenoszą z krypty Leonarda do krypty Srebrnych Dzwonów. Tam trwały prace wcześniej. Kardynał powiedział, że przeniesie. Zebrał świadków majora Kalicińskiego, pułkowników. Otwarli tu trumnę, chciał nienaruszone. Dokumenty zostały spisane. Cała akcja przeniesienia trumny trwała 12 godzin. Po ustanowieniu trumny komisja lekarska otworzyła ją i stwierdziła, że zwłoki marszałka są nienaruszone. Kto był w krypcie Srebrnych Dzwonów, ta trumna tam do dziś, moi drodzy, stoi. I rozpoczęła się teraz niebotyczna nagonka. Na kardynała Sapiehę. Jeden z mówców wołał: stanowisko biskupa Sapiehy musi być surowo ukarane. Wara każdemu od majestatu Rzeczpospolitej i najświętszych wartości narodów. Biskupa, który ośmielił się zlekceważyć wolę prezydenta Rzeczpospolitej, zamknąć w areszcie. Rozpoczął się dialog listowny. Listu papieża kardynała Sapiehy nikt nie publikował, państwo, tylko się publikowało dokumenty, które były przeciwko, moi drodzy, przeciwko Sapiesze. Gazety uznają go za łotra. Tu cytuję, ten tylko rzeczy wieram. Sprawa wyciszyła się w lipcu 20 lipca 37 opuścił Sapieha Kraków i wyjechał na urlop zdrowotny do Białki Taczańskiej. Był już tak wycieńczony tym wszystkim, że wysłał pismo na początku 1938 roku. Widziałem je własną napisane przez niego. Poddał się do dymisji, abdykował w Krakowie. Tylko miał pecha, umarł papież Pius XI. Później przyszła wojna, więc już nie odświeżył tego. Pozostał niezłomnym przywódcą Polski, duchowym. Nie skalał się żadnym umizgiem do jakiegokolwiek hitlerowca. Generał Frank zapraszał go na uroczystości urodzinowe, niemieckie na Wawel. Nigdy, nigdy tam nie był. Pozostał do końca, moi drodzy, niezłomnym w sprawie. Tyle, moi drodzy, do powiedzenia, do pełni wykładów, żebyście wiedzieli, że problem, moi drodzy, zamachu majowego jest żywym tematem w wymiarze Polski. To, o czym wam mówię, o tym ani 1% Polaków nie ma świadomości, o tym nie wie. Zjemy na fali budowania pomników, tablic. Piłsudski ma na pewno kilka tysięcy tablic i pomników i ulic na ziemi polskiej. Bardzo bolesny i smutny obraz rzeczywistości Polski. Ja ciągle powtarzam, dopóki sfera polityczna się nie oczyści z wypaczenia prawdy, nigdy nie potrafi uczciwie i pięknie Polską rządzić. On jest bohaterem, i to ze smutkiem stwierdzam, silnej części polskiej prawicy, tak jak Kościuszko. Stąd też potrzeba wielkiej modlitwy. Potrzebny jest wykład na mównicy sejmowej, aby zrozumiano,
że tylko prawda nas może wyzwolić. I musi przyjść czas prawdy, kiedy Polska ogłosi Matkę Bożą Królową Polski Niebowziętą. I nada jej poczesne miejsce, bo to, co ma teraz Królowa Polski, to jest tylko ślizganie, połączenie z konstytucją, czyli do Maja, dzieło masonów, kolejny przekręt, żebyście wtedy mieli świadomość, część wygnano posłów, jechało na święta Wielkanocy, większość, grupka w tajemnicy została, to był też zamach stanu, konstytucja majowa. To też ci, co mieli pełną władzę, zburzyli się, poprosili o pomoc Rosjan. Na rękę jest mówić o Targowicy, to był podobny wtedy zamach, tylko że się go inaczej przedstawia prawnie, bo to nie był cały Sejm, tylko w tajemniczeniu. Dziś wiemy, robota Jakobinów, mechanizmy francuskie, to są wszystko nam szczególnie znane. Koncept 3 maja jest to wierna kopia zamieszek we Francji po rewolucji francuskiej, która się rozpoczęła w 1989. Cały szereg ustaw francuskich jest później wprowadzane w konstytucję, choćby zabór dóbr biskupów polskich, tylko to robione łagodniej. Preambuła już nie jest krystaliczna w wodzie do Boga, jak było. To jest wszystko na duch francuski, tylko na rzeczywistość polską przeniesione z pewnym opóźnieniem, no bo tu jest wschód i ta wiara jest silniejsza. To samo się dzieje we wszystkich mechanizmach prawnych dzisiaj. Polska zawsze jest infekowana troszkę później, aby to rozsadzać. To, co wam mówiłem, wszystkie siły ciemności, siły masońskie, diabelskie w ostatnich latach skupiły się nad Polską i co bardzo bolesne, użyły wszystkich możliwych sił społecznych w Polsce, aby rozpracować się z tym narodem, wybić ten naród i wybić wiarę. By to zrozumieć, koniecznie trzeba przeczytać mój list otwarty do biskupów i rządzących z 2010 roku z marca. Nie możecie dwom panom służyć. Wielu z nich odesło niespodziewanie, w nieoczekiwanych warunkach, nieraz bardzo upokarzających, bo byli przekonani, że służąc, będąc na służbie szatana, da się również upiec interes z Bogiem. Przychodzi moment, kiedy on mówi fratres satis, bracia, dosyć. Amen. No.